Zacznijmy jeszcze szybkie pytanie, takie techniczno-organizacyjne dla Was, do Was. Czy dobrze się słyszymy? Czy widać, czy mnie słychać, czy widać wykres? Jest OK, tak? Wszystko działa, witam, słychać, jest OK. Bardzo dobrze, super, dziękuję za potwierdzenia. Widzę bardzo dużo osób, o, ponad 100 osób mam, fajnie, pewnie do 150 dobijemy. No to zaczynamy. Myślę, że najwyższy czas zacząć. W środę niestety nie mogłem być, nie dałem rady się rozdwoić. Znaczy z drogi bardzo ciężko byłoby mi prowadzić live, także dopiero się słyszymy chyba pierwszy raz w tym tygodniu, nie? Jak to było? No tak, pierwszego było święto, w środę mnie nie było, w piątek, dzisiaj mam piątek. Okej. Okay. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, Bitcoin, BTC USD. Zbliżamy się zgodnie z oczekiwaniami. O właśnie, tutaj też mam pytanie do Was. Czy oglądacie te moje filmiki, takie króciutkie filmy analityczne? Codziennie je na razie publikuję, jeden dziennie. Bo tak testowo, chcę zobaczyć po prostu, jak Wam się podoba, czy one mają dużą wartość dla Was, czy je kontynuować. Dajcie znać, co myślicie o tym, bo zacząłem to robić w sumie drugi albo trzeci dzień. W tym tygodniu zacząłem. No właśnie, niektórzy nie wiedzą, które filmiki, także już Wam pokazuję. To są filmiki analityczne, to są filmiki bardzo krótkie, minuta, dwie. Ja szanuję Wasz czas, szanuję swój czas, także to jest na zasadzie takiej, że jeżeli coś widzę, chcę się z Wami podzielić na jakąś Waszą informacją, techniczną oczywiście, to pokazuję, to nagrywam u siebie, pokazuję, wrzucam na nasz kanał na YouTube, możecie sobie to oglądać. Gdzie to można znaleźć? Wbijacie na nasz kanał Fibonacci Team, tutaj macie wideo, tak w godzinach dopołudniowych na pewno, 10-11, tak to publikujemy. Ja Wam wysyłam całą playlistę, także sobie zobaczcie, tu są zawsze dwa nagrania forexowe i jedno nagranie bitcoinowe. Na razie, tak jak mówię, to jest taki eksperyment, test. Zobaczymy, jak te nagrania się przyjmą. Ja Wam całą playlistę w tym momencie wysyłam. Dlaczego w ogóle mówię o tych nagraniach? Ano dlatego, że jak sobie zobaczycie nagranie z dnia wczorajszego, to wspominałem i dosyć mocno zwracałem Waszą uwagę przede wszystkim na ten poziom. Na ten poziom. Wiem, że część z Was na pewno skorzystała, bo mi to pisaliście potem na privie, także gratuluję. Gratuluję też sobie, bo też układy tutaj brałem, długie pozycje, bardzo ładny układ, tak zwane schody cenowe. Bardzo fajnie zadziałał, zresztą zobaczcie, duża precyzja, poziom 14266 wypalił idealnie, tak? Rynek wybił nowe maksima, także nikt mi nie powie, że Bitcoin nie jest techniczny, wykres Bitcoina jest bardzo techniczny, bardzo precyzyjny, co już wielokrotnie tutaj udowadnialiśmy na tych spotkaniach, zresztą zobaczcie, ten cluster Fibo pięknie zadziałał, potem ten wczorajszy układ znowu zadziałał, zbliżamy się do 61,8 Fibo, które jak wiemy również działa, także to są takie techniczne, no bym powiedział, sprawdzone mierzenia, sprawdzone techniki, które po prostu należy brać pod uwagę. No i tutaj takim najbliższym oporem to jest to 61,8 tej fali ostatniej spadkowej. Zwracam Waszą uwagę na ten poziom. On już zadziałał wcześniej, tak? Rynek odbił się od 27 grudnia. Ja myślę, że delikatne wyhamowanie może być. Nie mówię, że od razu to musi być jakaś lawina, tak? Ale generalnie wyhamowanie na tym ponownym teście 61,8 może być. To jest po pierwsze. Po drugie, troszeczkę wyższa skala czasowa, wyższa rama czasowa. Możemy zostać w sumie na H4, ale co Wam chcę pokazać? Chcę Wam pokazać rozszerzenie FIBO, czyli potencjalny układ 1:1, ale szeroki. Ja za chwilkę zmienię może kolor, ale chyba to widać, prawda? Dajcie znać, czy to widzicie. To jest to mierzenie, 1:1. 17370 i od razu kolejne pytanie, czy działa dźwięk, bo tutaj widzę, Adam zapytał, czy mnie słychać. Dajcie mi znać szybciutko, czy jest OK wszystko. Mam nadzieję, że się mikrofon nie popsuł w międzyczasie. Jest OK, więc zawsze taka rada, jeżeli coś Wam nie działa, a webinar się odbywa, warto odświeżyć okno, tak? Wtedy się wszystko przeładuje, ekran się przeładuje, dźwięk się przeładuje, wszystko zazwyczaj działa, że warto się przelogować, bo po prostu odświeżyć. OK, dwa poziomy, słuchajcie, na BTC USD, które mnie interesują.
Jakaś tam część długich pozycji została jeszcze, także ja będę zamykał tutaj dokładnie w tych rejonach, tak? Są okolice 16400, 17400. W sumie łatwo sobie zapamiętać, bo różnica między poziomami to jest dokładnie około $1000. Oba poziomy są techniczne. Pierwsze to jest domierzenie FIBO, drugie to jest domierzenie 1 do 1, czyli projekcja 100%. No i oba poziomy oczywiście musimy brać pod uwagę, więc dlatego je pokazujemy. Dosyć ciekawe miejsca. Myślę, że będą za chwilę zaksięgowane na BTC USD. OK, lecimy dalej. Lecimy dalej. Ethereum. Tutaj troszeczkę nam technicznie, zwróćcie uwagę, rynek się rozjechał, ale to się nic nie dzieje. Część elementów wykasujemy, część sobie. Tutaj była korekta pędząca. Co robimy w takim momencie? No, jedynie co mogę zrobić, to rozciągnąć ją wyżej, prawda? Czyli tutaj dajemy. Komunikat również przestawiam, dlatego że ta korekta pędząca, no oczywiście w tym miejscu będzie, ja bym powiedział, że będzie nawet poziom techniczny, bardziej techniczny, $861. To mierzenie, zobaczcie, zaznaczam o w ten sposób. Tutaj taki delikatny, taki bardzo, bardzo delikatny, bardzo delikatne wsparcie. 864, czyli ta korekta pędząca, no i równość fal jest. Czyli to jest wsparcie. To jest, moi drodzy, lokalne wsparcie. Warto pamiętać. Natomiast poziom w mojej ocenie ciekawszy, na pewno powinien nas interesować, to jest poziom, który na Ethereum działał już wielokrotnie. Ja celowo wykres pomniejszę, tak żeby złapać troszeczkę większy zasięg. I 161,8, mam nadzieję, że już jest widoczne. To jest to mierzenie. Jest widoczne. 1079. Co to znaczy? To znaczy, że pomierzyłem całą ostatnią korektę prostym mierzeniem FIBO, tak? Od początku do końca pojawiają się dwa poziomy zewnętrzne, bo z tych dwóch korzystamy, one są w sumie najskuteczniejsze. 127,2, które jest testowane, tak? Ja bym powiedział, że ono już jest wybite, bo rynek się znajduje powyżej, także ja ten poziom odrzucam. Natomiast 1078 jest aktualne. To jest poziom 1079, także naprawdę bardzo ważny techniczny opór na pewno do obserwacji. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, jest czat od tego, pytajcie na bieżąco. Ja sobie tutaj czytam, przeglądam, co się dzieje. Opowiedz proszę o tych formacjach typu młot, już to pokażę. Szybciutko. Tak, Paulina, ja pamiętam o tym, bo wiem, że pamiętam, że pisałaś do mnie. Przygotowałem tak szybciutko takie potwierdzenie, taki przykład, tak, żeby każdy dokładnie zrozumiał te potwierdzenia. Już wam pokazuję, tu będzie chyba to dobrze widoczne. Okej, dobra, krótkie wyjaśnienie. Dlaczego krótkie? Dlatego, że ja te tematy będę rozwijał. I tutaj dobra wiadomość, od lutego, od początku lutego ruszamy z dużym cyklem edukacyjnym. Za chwilę wam też powiem kilka słów o tym cyklu, ale to na zakończenie. I tam będę po kolei pokazywał techniki FIBO, układy harmoniczne, formacje świecowe itd., itd. Także będzie to rozbudowane tak jak kilkumiesięczny kurs. Natomiast formacje świecowe polegają na tym, że jeżeli masz poziom FIBO, na przykład 61,8, to co jest dobrym potwierdzeniem poziomu Fibonacciego? No, formacje świecowe. Jakie są mocne formacje świecowe? Na przykład spadająca gwiazda na spadki. Prawda? Czyli tutaj po pierwsze musimy się nauczyć formacji świecowych, po drugie musimy się nauczyć troszeczkę mierzeń FIBO, prawda? Żeby to wszystko ze sobą połączyć. Ale mniej więcej tak to na wykresie wygląda. Prawda? Tu była spadająca, to jest układ, który ja brałem gdzieś tam wcześniej, tej jesieni. Była spadająca gwiazda, to jest przykład na Litecoinie. Było 61,8, co się dzieje, rynek zjeżdża w dół, prawda? Także tutaj tym najważniejszym elementem była właśnie ta formacja świecowa na wysokości poziomu FIBO. Dobrze, tyle odpowiadając na twoje pytanie, Paulina. Mam nadzieję, że ciebie taka odpowiedź satysfakcjonuje. No niestety, ale na tych spotkaniach nie mamy zbyt dużo czasu na takie kwestie edukacyjne, ale tak jak mówię, od przyszłego miesiąca będzie bardzo rozbudowany kurs edukacyjny, gdzie będę to wszystko dokładnie pokazywał. Lecimy dalej. Litecoin. Litecoin na Litecoinie tutaj no pięknie zadziałał układ. Mam nadzieję, że go braliście. Ja go niestety przegapiłem. No niestety, wszystkiego się nie da rady wziąć. Układ, który wyznaczaliśmy sobie w zeszłym roku jeszcze, pamiętam, no pięknie się zrealizował. Zwróćcie uwagę, ja o tym układzie z wyprzedzeniem tutaj was informowałem. To jest układ harmoniczny z zakończeniem w punkcie D. Proszę zwrócić uwagę. Nawet Paulina w ramach treningu zwróć uwagę na tę formację świecową. Prawda? Czyli pojawia się młot, delikatny dolny cień na wysokości FIBO, ten poziom Fibonacciego tutaj masz widoczny.
i zobacz, co się dzieje dalej, tak? Jednak od tego miejsca odjechał już bardzo ładnie. No, wydaje mi się, że spokojnie na Litecoinie ten układ jest cały czas do zrealizowania w całości, to znaczy zaksięgujemy 284, docelowo te 300, myślę, też jest do zaatakowania. No jakby nie było, to jest układ harmoniczny na wzrosty, czyli czego się spodziewamy? No, spodziewamy się wzrostów, tak? Punkt D jest respektowany, także bardzo ważne, że jednak z dużą precyzją na tym punkcie D tutaj wyhamował, odbił się. Ja myślę, że spokojnie lecimy na te nawet okolice tam 300 z hakiem. Układ w realizacji, tak jak Krzysztof pisze, dokładnie tak, dokładnie Krzysztofie tak, tak samo jak na Bitcoinie byśmy sobie przyłączyli, zobaczcie, on też jest cały czas w realizacji. Grunt, najważniejsze, że na wysokości poziomu FIBO, czyli tam, gdzie jest punkt D, tam cena się odbiła. To jest, słuchajcie, najważniejsze w układach, ta precyzja, duża skuteczność odbicia. No i tutaj na Litecoinie właśnie jesteśmy świadkami takiego odbicia. Lecimy dalej, zobaczmy, co się dzieje na Dashu. Tutaj piękny układ też zadziała, także powiem wam ostatnio, nawet w konsolidacji, niektórzy mówią, że jest konsolidacja, a ja mówię, schodzę na niższy interwał i tej konsolidacji jakoś nie widzę, bo gram układy, które wyznaczyłem z wyprzedzeniem, no i te układy, zobaczcie, one pięknie wchodzą, tak? To był cluster w pomierzeniu FS100, korekta prosta, co się dzieje? Zrealizowane, to było wszystko do zagrania, słuchajcie, tak? Naprawdę proste setupy. Na proste, pod warunkiem, że się zna te zależności, umie się pomierzyć, prawda? Ale z czasem, zobaczycie, będzie łatwiej, tak? 786, dojście, odbicie i tu sytuacja jest ta sama. Ja myślę, że spokojnie okolice 1300, tutaj 1250 na sam początek, tutaj 1275, widzę troszeczkę wyżej, 61,8. To są poziomy, słuchajcie, do realizacji, tak? Myślę, że do zaksięgowania, spokojnie. Spokojnie te rejony. Także raczej, tak jak widzicie, jestem optymistycznie nastawiony, prowzrostowo, popytowo, no z racji tego, że tak na te układy, do których się przygotowywaliśmy, je zaksięgował. No i tutaj mamy Ripple, chyba można powiedzieć taki hit ostatniego czasu, ostatniego tygodnia właściwie. Część elementów muszę wykasować. One są już nieaktualne. Aktualny natomiast jest układ overbalance. Ten układ zaznaczyłem. Jeszcze raz go tutaj dokładnie na waszych oczach zaznaczę i pomierzę. Zobaczcie. Muszę go dobrze tutaj. Muszę go dobrze skopiować. Ok, układ skopiowany. Co ciekawe, bardzo ciekawa sytuacja 1 do 1, czyli korekta pędząca 1 to 1 zadziałała. Co jest ważne, kolejna rzecz, jaką chciałbym, żebyście sobie zaznaczyli u siebie, to jest najbliższe wsparcie. To jest wsparcie na zasadzie ZZB, czyli klasyczna zasada zmiany biegunów, taka czerwona linia przerywana na naszych wykresach, na moim wykresie. Dolna podstawa overbalance, ważne wsparcie, 2,47, 2,42. Zaznaczcie sobie ten poziom, ważny poziom. Także w momencie, jak rynek przetestuje ten poziom jeszcze raz, ja myślę, że spokojnie myślę, można myśleć o tym, żeby te długie pozycje odbierać, czyli ewentualnie myśleć o zakupach. Nawet tutaj dodaję komentarz tekstowy, lokalny overbalance. Chodzi oczywiście o dolną podstawę tego zielonego drugiego prostokąta. Zobaczmy, co się dzieje na Lisku. No, Lisk wystrzelił zgodnie, tak jak się przygotowywaliśmy też do tego. Ważne wsparcie wytrzymało, więc bardzo dobrze, że tutaj ładnie nam to wszystko zadziałało. Zwróćcie uwagę też na układ harmoniczny, który również na Lisku był. Układ był w tym momencie, sobie przypomnijmy parę rzeczy, dlatego że no, takie układy warto sobie przypominać, nawet warto je ćwiczyć, prawda? Układ harmoniczny na wzrosty był. Co się działo? Lisk wystrzelił. Też były dwie formacje świecowe. No i co się dzieje? Pach. Odjeżdżamy. Także ja myślę tutaj, że na Lisku jeszcze tego miejsca będzie do wzrostu. Już wam mówię, jak pokazuje maksymalny zasięg, jaki może być. To jest mierzenie od punktu A do punktu D, mierzenie zewnętrzne. I mnie na Lisku interesuje ten poziom najmocniejszy, czyli 161,8. Tak? Wykres troszeczkę powiększam. A tu go sobie zeskalujemy, jest 35,85, zwróćcie uwagę, 161,8, ostatniej tej korekty, ta korekta jest tak naprawdę oparta na układzie harmonicznym, więc tutaj fajnie się na wszystko to zgrywa ze sobą, no i mamy 35,85, tak, to jest 161,8, na razie, zobaczcie, atakujemy 127,2, jest cofka, ale na co zwracam waszą uwagę, na precyzję, zobaczcie, rynek idealnie doszedł i podaż się pojawia, także to jest jednak magia tych poziomów, że one po prostu działają, rynek je widzi, tak?
Także tutaj pierwszy taki lokalny opór obserwujemy, 31,84, natomiast docelowo 35,85 jest, myślę, do zaksięgowania. No nie wiadomo, czy dzisiaj, czy jutro, natomiast technicznie jakby miejsca do wzrostów jeszcze troszeczkę mamy. Także jeżeli macie długie pozycje, no to taka moja wskazówka, oczywiście żadna rekomendacja, czy też doradztwo, ale myślę, że można poczekać spokojnie tutaj do zaksięgowania, dokładnie na tych poziomach. Zobaczmy dalej, IOTA. IOTA, korekta pędząca, no znowu zadziałał ten układ, zobaczcie, on zadziałał na Dashu, zadziałał na Litecoinie, teraz widzimy, że na IOTA również zadziałał, to była ta korekta. Układ, co ciekawe, też w zeszłym roku, dokładnie ten poziom wam wyznaczyłem, no pięknie zadziałał, znowu też były dolne cienie, także fajnie ten popyt się uaktywnił. Ja myślę, że ta zapora podażowa, ona jest cały czas aktualna, dlatego ja tutaj sobie troszeczkę ją przesuwam na prawą stronę. To ta zapora wynika 786, 886, czyli ta różowa strefa dokładnie w tym miejscu wypada. Dokładnie w tym miejscu wypada. Ważna zapora. Myślę, że spokojnie jest to do zrealizowania, tak? Na IOTA to są okolice, no tak naprawdę okrągłe 500, tak? Jeżeli ten poziom będzie zaksięgowany, no to ja myślałbym o krótkich pozycjach, ale na razie obserwacja, tak? Nie, tutaj nie rekomenduję jakieś zabieranie krótkich, tylko bardziej obserwowanie, co się stanie. No i tyle, i tyle, tak? Tutaj korekta pędząca jest, ona już zadziałała, zresztą o tym już mówiliśmy, więc jest ok. Dobrze, zobaczmy kolejne tutaj układy wybite. 127,2 z tego co widzę również zaatakowane, czyli sytuacja bardzo podobna co jak na Lisku. Delikatnie układ został zanegowany, bo się znajdujemy powyżej. Czyli prosta zasada, tak? To jest bardzo prosta zależność, jeżeli chodzi o odczytanie, tak? Jaką informację mi rynek daje? Ano taką, że jeżeli 127,2 jest wybite górą, a widzimy, że cena jest wyraźnie powyżej, to kolejnym oporem jest 161,8. Przypominam, są dwa zewnętrzne, bardzo ważne mierzenia, także nawet sobie zaznaczę to mierzenie takim kolorem mocniejszym, żeby po prostu o nim pamiętać. 161,8, czyli 117,32. Mocny opór, generalnie tam okolice 117. Lećmy dalej. Zobaczmy tutaj wybicie z kanału, pamiętacie? Pokazywałem, mówię, uważajmy, rynek wybił z kanału, to znaczy, że będą wzrosty. Co się dzieje? Zobaczcie. Mocno wystrzeliliśmy i tutaj co robię? Na pewno rozciągam siatkę FIBO, będą mnie interesowały, no tutaj 50 jest po drodze, także muszę całą siatkę FIBO delikatnie zmodyfikować, dodać tak naprawdę dwa poziomy. Obserwujemy. 38,2, widzę, jak się wystraszą tego poziomu. Wystraszą, mówiąc kolokwialnie, oczywiście mam na myśli, że widzi ten poziom, tak, że się odbija od tego miejsca. 1,45, 1,26 na 50. Jest troszeczkę niżej. Ja bym tutaj na początku zwrócił uwagę na 1,45, tak? Po prostu na 38,2 FIBO. Ale technicznie powiem wam, jakoś to rewelacyjnie nie wygląda. Jest proste mierzenie, więc jedynie obserwacje, tak? Zobaczmy, co się dzieje dalej. Tutaj układ zareagował. To jest Monero, tutaj widzę, prosicie o game, a za chwilkę game będzie również tutaj, widzicie, mamy więcej tych kryptowalut, już się przygotowując do naszych tych spotkań takich bardziej rozbudowanych sobie troszeczkę warsztat powiększyłem. Dona podstawowy balans, a więc najbliższe wsparcie, one jest aktualne, słuchajcie, cały czas. Ja tak naprawdę na nie czekam. Jeżeli będzie zaksięgowany poziom około 300-305, poważnie myślę o tym, żeby jakieś zakupy tutaj robić na tym. Dona podstawa układowa balans, ona jest aktualna, także ten poziom jest na pewno na Monero do obserwacji. No i na chwilę obecną tyle, tak? Tutaj nic szczególnego, tutaj troszeczkę idziemy bokiem, także ta konsolidacja jakaś ciekawa technicznie nie jest. Ok, zobaczmy, co się dzieje na game, tutaj rynek się podąża cały czas gdzieś tam, takie szczyty robi na zasadzie, wybija szczyt na zasadzie wyższych dołków, tak? Czyli układy 1 do 1. Ja sobie jeszcze tylko to zaznaczę. Zobaczmy, gdzie to wsparcie jest. Tutaj jest to wsparcie. No okej. Okay. No tutaj widzę, działało wcześniej. Tą strzałkę ostatnią zieloną
Jedyne, co mogę zrobić, to przesunę tutaj maksymalnie na prawo, żeby po prostu o tym miejscu pamiętać. No, technicznie powiem Wam szczerze, na gamie nic nie widzę, tak? Jedyne, co widzę, to to, że są szczyty, dołki na wyższym poziomie, a więc ewidentnie gdzieś tam ten kierunek pompujemy do góry. Natomiast nie ma jakiejś dużej dynamiki, gdzieś układu harmonicznego nie widzę, także technicznie powiem Wam, jakoś tam mi się szczególnie to nie podoba, a mam taką zasadę, że jeżeli coś mi się nie podoba technicznie, to raczej przechodzę na inną parę czy na inną walutę cyfrową, tak żeby na siłę po prostu tutaj nic nie zaznaczać. Ok. Dobrze, słuchajcie, no i co? Chyba tyle. Ok, to jeszcze nam zostało, prawda? To jeszcze nam zostało. Przypomnijcie, czy jeszcze Ada. Tak, Ada jest. Nie wiem, czy jeszcze coś mamy omawiać, czy nie. Jakbyście mi podpowiedzieli na czacie, byłbym wdzięczny, czy jeszcze się umawialiśmy, bo mogło mi po prostu coś umknąć, tak? Jeżeli chodzi o tę listę walut cyfrowych, ale wydaje mi się, że nie, że większość tutaj mamy zdefiniowane. 61,8, no widzimy, że zostało właśnie zaksięgowane, także powiem Wam, wygląda ciekawie, przynajmniej technicznie poziom jest poprawny, prawda? Na interwale H1, tutaj ciekawostka, bo dojrzałem trzy fale. Potencjalna korekta prosta, moi drodzy, ja myślę, że nawet jest, tak? To zaznaczmy. Rozszerzenie FIBO. A co muszę zrobić? Muszę najpierw ją dokładnie tutaj zdefiniować. OK. No i powiem Wam, wygląda nieźle. Zobaczcie. Klaster FIBO, wewnętrzne mierzenie 61,8, mierzenie 1 do 1, czyli korekta prosta, równość fal, tak zwany one-to-one, jest w tym samym miejscu. Co robię, żeby zapamiętać ten poziom, żeby o nim nie zapomnieć? Zaznaczam go takim kolorem, który będzie mi o tym przypominał. Tak? U mnie takim kolorem zawsze jest kolor czerwony, czy taka lampka gdzieś tam się ma zapalić w głowie, jeżeli widzimy, że poziom zostanie zaksięgowany. On właśnie został zaksięgowany, tak więc powiem Wam, technicznie wygląda nieźle. Okej, okay, dobrze. Godzina 13 się, moi drodzy, zbliża. Jeszcze korzystając z okazji, chciałem Was zaprosić na bardzo ważny webinar. Pierwszy taki większy webinar w tym roku, w przyszły wtorek, to jest dokładnie dzień, 9 dzień stycznia, godzina 18:30. Dajcie mi proszę znać, czy link, który Wam wysłałem na czacie, czy doszedł do Was. Czy doszedł do Was link? Dajcie mi proszę znać, to jest bardzo ważne. Jest, tak? Dlaczego to jest webinar ważne? No dlatego, że jak wiecie, od 2018 będą zmiany i te zmiany już będą widoczne dla Was. Co to znaczy? No na pewno już bardzo duży kurs Harmonic Tradingu, największy w Polsce, kilkumiesięczny kurs, gdzie będą pokazane wszystkie formacje, dokładnie omówione mierzenia, techniki, nasze narzędzia, no i to w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych, tak? Dodatkowo będą materiały, będzie e-book, który napisaliśmy, będą strategie w PDF-ie, będą nagrania, filmiki i tak dalej. Także bardzo dużo materiału dla Was przygotowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Co ważne, co Was powinno interesować? Na pewno profesjonalne narzędzie dla i traderów forexowych, i kryptotraderów. Także myślę, że w połowie tego miesiąca już będziemy mogli na tym pracować i będę mógł Wam to pokazać, tak? Czyli, znaczy na pewno we wtorek już Wam pokażę prototyp, tak? Co już mamy, jak to będzie wyglądało i od kiedy ruszymy. Także o tym sobie porozmawiamy. Wiem, że dużo osób mnie pyta o live trading. Oczywiście one będą cały czas u mnie w biurze w Częstochowie, w moim trading roomie. Będziemy na żywo handlować na realnej kasie i będziemy nadawać, tak? Na Facebooku, na YouTubie, tak, żeby pokazywać to na realnym rynku wszystko. Pierwszy taki live w przyszłym tygodniu, w piątek, dokładnie za tydzień, w piątek nadajemy, zaczynamy pierwszy live w tym roku, w tym miesiącu, także też już Was serdecznie zapraszam. No, oczywiście szczegóły, troszeczkę sobie popowiadamy, jak te live wyglądają, jakie mam pomysły na rozwój tego projektu. Także to wszystko we wtorek o 18:00. 30. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli jesteście początkujący, czy w temacie Forexu, czy kryptowalutowym, jeżeli chodzi o taki trading bardziej na kryptowalutach, ale nie tylko, bo też przygotowaliśmy opracowania takich podstawowych pojęć, to te opracowania, czy te wszystkie materiały możecie otrzymać od nas, tak? To jest oczywiście bezpłatne, będą dostępne. Pokażemy Wam, jakie tematy dla Was przygotowaliśmy, jak to ułożyliśmy w taki cykl, w tematy. Krok po kroku, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także to wszystko będę omawiał, będę Wam pokazywał, będę rozdawał w ten wtorek o godzinie 18:30. Także
Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. To jest obecność obowiązkowa, słuchajcie. Dawno takiego spotkania, już teraz całkiem serio, nie robiłem. Bardzo ważne spotkanie, bardzo wartościowe, tak? Bo tutaj no, zrobimy sobie taki plan działania na kilka miesięcy do przodu. Także naprawdę chciałbym, żebyście po prostu poświęcili tę godzinkę i tutaj z nami byli. Link do zapisu wam wysyłam, moi drodzy, jeszcze raz. Bo widzę, że tutaj już dużo się pytań pojawiło, gdzieś ten link tam został zepchnięty wyżej. Link do zapisów macie, także słyszymy się we wtorek 18:30, teraz już wam nie zabieram więcej czasu. Wracamy na rynek, jesteśmy na grupie Crypto Trading, także jak macie jakieś pytania, no to już bezpośrednio tam piszcie. Ja sobie tylko zobaczę, co się dzieje tutaj na czacie. Temat fraktalności, Tomku, oczywiście będę przedstawiał, tak, nawet mam takie opracowanie tego, będę na konkretnych przykładach to pokazywał, oczywiście, że tak. Czy ten webinar był nagrywany? Oczywiście każdy nasz webinar, każdy nasz live jest nagrywany, także za chwilkę wam go udostępnię. Technicznie nieźle na wzrosty, oczywiście, że tak, Łukaszu, zwróć uwagę, jeżeli ja widzę, że rynek spada i zatrzymuje się na poziomie Fibonacciego, to pierwsza rzecz, jaką ja robię, czy jaka wskazówka, jaką mi rynek daje, to jest to, jaka jest precyzja. No precyzja jest bardzo duża, tak? Zostaje dolny cień, rynek na 61,8 wyraźnie reaguje, a więc możliwe, że będzie odbicie. Będzie odbicie, tak? Czyli wzrost. Okej, dobrze, mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania. Słuchajcie, ponad 150 osób było w pokoju, także mega mnie cieszy, że tak duże zainteresowanie jest naszymi live'ami, naszą analizą techniczną, naszymi narzędziami. No i fajne narzędzia, słuchajcie, przygotowaliśmy dla was na ten rok, także mam nadzieję, że one będą praktyczne, pomocne przede wszystkim. No już taka pierwsza prezentacja, zobaczycie, jak to wygląda w najbliższy wtorek o 18:30. Także do zobaczenia, do usłyszenia na tym spotkaniu. Trzymajcie się, cześć.